Cześć, witaj na kanale Luminis Oświetlenie. Czy wiesz, co oznacza magiczny skrót CRI i co on ma wspólnego ze światłem oświetleniem? No właśnie, to wszystko dowiesz się już z tego odcinka. Zapraszam. No właśnie, co to jest to CRI? CRI to jest Color Rendering Index. Tak to brzmi. A po naszemu, że tak powiem, to jest współczynnik oddawania barw. No i ten współczynnik jest bardzo ważny w przypadku oświetlenia, ale właściwie to nie tylko oświetlenia domowego, ale też domowego, do oświetlenia takiego jak muzea, czy miejsca, gdzie chcemy doświetlić pewne rzeczy, kolory, na przykład w sklepach. No i teraz tak, ten współczynnik oddawania barw porównuje się ze światłem dziennym, albo z dawnymi takimi halogenami, którymi się świeciło, i ten współczynnik jest na poziomie 100. Jeżeli dojdziemy do 100, super, rewelacja. Co prawda LEDy, jedne z takich najwyższych serii, które mają, to jest powyżej 95, już 98 już się pojawia, to jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli ten współczynnik jest powyżej 80, to jest taka granica, gdzie ta barwa światła już jest w miarę ok, natomiast im wyżej, tym lepiej. I to zazwyczaj jest opisane na żarówkach. Jeżeli zobaczycie sobie na żarówki, na pudełka opakowania żarówek, na oświetlenie i opisy w oświetleniu w katalogach, to wszystko tam będzie opisane, ten CRI albo RA, bo to też tak się określa tym skrótem, jaki tam jest poziom, powyżej jakiego poziomu mamy ten współczynnik oddawania barw. No i teraz jak to wygląda, dlaczego on jest taki ważny? Ponieważ ten współczynnik oddawania barw, jeżeli sobie w domu zainstalujemy, nasze ludzkie oko bardzo dobrze widzi te barwy, jest tak, że ono lepiej się czuje przy takich wyższym współczynniku oddawania barw, jesteśmy w stanie lepiej wypocząć. Jeżeli ten współczynnik jest niski, barwy światła są takie mdłe, robią się niektóre takie, zamiast czerwieni pojawiają się bordo, takie kolory są zafałszowane, dlatego w sklepach często stosuje się właśnie wyższy współczynnik oddawania barw, żeby jak najbardziej naturalnie oddać te kolory, te barwy światła, nie wiem, ubrani w sklepach z ubraniami, czy na przykład w sklepach spożywczych, jak mamy barwy, które dotyczą na przykład owoce, dział z owocami na przykład, tam macie szczególnie dużo kolorów i w warzywach, tak samo. Więc tutaj są, w takich miejscach są bardzo ważne te współczynniki, aby one były jak najwyższe, żeby te kolory były jak najbardziej neutralne, jak najbardziej naturalne właściwie, nie neutralne, żeby można było zobaczyć, jak to się prezentuje, jak to wygląda. I teraz tak, jeżeli w muzeach na przykład taki współczynnik jest wysoki, te barwy są bardzo fajne, kolory płótna będą oddawały ten swój koloryt, natomiast jeżeli mamy to zafałszowane, jest obniżony ten współczynnik, to już w tym momencie ta barwa i te kolory już nie są takie, jak powinny być. No jak sobie na przykład dawniej, nie wiem, dalej też się w tym momencie jeszcze pojawiają na o drogach, jak sobie jedziecie autem na przykład, są takie pomarańczowe lampy sodowe, one miały bardzo niski współczynnik CRI, ten współczynnik był na poziomie 40-50, on miał naprawdę na tyle niski, że te światła, które świeciły na pomarańczowo na przykład, żółto nawet w niektórych przypadkach, i jeżeli jechaliśmy autem, to wszystko było pomarańczowe albo wszystko było żółte. No właśnie, odkąd zaczęto stosować LEDowe oświetlenie, ten współczynnik się zwiększył i w tym momencie widać kolorystyki aut. Widać, że trawa nie jest pomarańczowa, tylko zielona. Nagle te kolory całkiem inaczej odbieramy. Dlatego to jest takie ważne i dlatego polecam Ci to, żeby sprawdzać opakowania, patrzeć na te współczynniki, na tą jakość oświetlenia, ponieważ to ma duży wpływ zarówno na nasze samopoczucie, jak i na to, jak odbieramy dane barwy, nawet w sklepie, czy u siebie w domu. No właśnie, jak wygląda takie złe CRI, takie poniżej faktycznie normy, to zobaczcie sobie tutaj na obrazku. A jak takie CRI powinno wyglądać, to zobaczcie tutaj u góry na zdjęciu. I ta różnica już jest widoczna na pierwszy rzut oka, więc tutaj naprawdę jest to bardzo ważne. Dzięki wielkie za oglądnięcie tego odcinka. Zapraszam do komentowania tutaj na dół, zostaw swoją łapkę w górę. Zasubskrybuj nasz kanał koniecznie oraz zapraszam Cię do kolejnych naszych odcinków, gdzie opowiem coś więcej o innych aspektach oświetleniowych. Także do zobaczenia. Cześć!